Ksywa księciunio zobowiązuje. To ja ochronię moje królestwo i zostanę wiekuistym mistrzem. Ono trwa, nie? Ono trwa. Ja odkładam karty. A tak. Ten mi zabrał kartę. I nie ma dobrej karty, nic nie mogę zbudować. Nie poprawiam cię zawsze, bym musiał poprawiać cię co turę tak naprawdę. Dlatego nie poprawiam cię już. Oj, dzisiaj jesteśmy dla siebie niemili. Zamiast siła to atak, zamiast honor to talent, czy też kryształ, a idź pan w... Ascension, a tutaj mamy czwartą edycję, jest to rywalizacyjna gra karciana z mechaniką budowania talii. Jest to gra od 1 do 4 graczy na około 30 minut oraz od 13 roku życia. Każdy z graczy zaczyna dokładnie z taką samą talią startową, a mianowicie z 8 kartami uczniów oraz z 2 kartami zbrojnej bandy. Dokładnie tasujemy nasze karty oraz dobieramy 5 kart na rękę. Od tego momentu za zdobyte runy oraz za punkty siły będziemy mogli kupić karty z rynku albo atakować potwory. Rynek składa się z 2 głównych części. Dolny poziom jest to rynek zmienny, gdzie po kupieniu danej karty dociągamy następną. Albo po pokonaniu potwora i po otrzymaniu nagrody jest on odkładany na stos otchłani i dobierana jest kolejna karta. Natomiast w górnej części rynku mamy kultystę, czyli kartę, którą możemy zawsze atakować i nigdy ona z tego rynku nie zniknie, oraz kartę mistyka oraz ciężkie piechoty, które również się nie zmieniają, jednak są w ograniczonej ilości i mogą one zniknąć z rynku. Karty, które możemy zdobywać do naszej talii, dzielą się na karty bohaterów oraz konstruktów. Karta bohatera ma swoją nazwę, koszt, jaki musimy zapłacić w runach, nazwa gildii, do jakiej należy. W grze mamy 4 gildie i różnią się one kolorami. Niektóre karty odnoszą się właśnie do gildii, gdzie jeżeli posiadamy 2 lub więcej karty danego koloru, otrzymujemy konkretne bonusy. Najważniejsza rzecz, czyli akcja tej karty, w tym wypadku po jej zagraniu otrzymujemy 1 runę oraz możemy dobrać 1 kartę, tekst fabularny. W lewym dolnym rogu mamy punkty honoru i wtedy dostajemy je na koniec gry. Jeżeli punkty honoru mamy natomiast w miejscu opisu akcji, taką liczbę honoru natychmiast pobieramy. W tym wypadku jest to 1 honor. Jest on reprezentowany przez biały kryształ. Pobieramy go po prostu do naszej puli. A czerwony kryształ to 5 punktów honoru. Jak już przy honorze jesteśmy, to warto wspomnieć, że kto zdobędzie ich największą ilość, ten zostanie zwycięzcą. W prawym dolnym rogu karty mamy dodatek, z którego ona pochodzi. Akurat tutaj mamy symbol podstawki, a mam nadzieję, że te dodatki również wyjdą w języku polskim. A kropki na dole karty pokazują nam, ile rodzajów konkretnej karty znajduje się ogólnie w grze. Czyli kartę Wilcza Szamanka znajdziemy w talii gry podstawowej aż 3 razy. W momencie zagrania karty bohatera i wykonaniu przypisanej do niej akcji, na koniec naszej tury takie karty są odrzucane na stos kart odrzuconych. Natomiast karty konstruktu są zbudowane dokładnie w ten sam sposób. Jedyna różnica jest taka, że karta konstruktu po zagraniu może z nami zostać nawet do końca gry i towarzyszy nam przez wszystkie rundy. Oczywiście do momentu, aż któryś z graczy albo potworów postara się ją zniszczyć. Po zagraniu naszych kart sumujemy, ile mamy run i patrzymy na rynek, na co nas stać. W momencie zakupu takiej karty, jak jasnowic na rozdrożu, wędruje ona od razu nas 100 z kart odrzuconych, następnie od razu uzupełniamy rynek i zostały nam 2 runy do wydania. Z dolnego rzędu stać nas tylko na nowicjuszkę Czcicieli Życia, ale powiedzmy, że wydam to na ciężką piechotę. Wracamy do zbrojnej bandy i widzimy, że mamy 2 siły. Niestety, toksycznej wdowy nie pokonamy, ponieważ wymaga 4 siły, także zostaje nam do pokonania kultysta. W momencie, gdy go pokonamy, od razu zdobywamy 1 honor. Po zagraniu wszystkie karty poza kartami konstruktów wędrują na stos kart odrzuconych, a my dobieramy 5 kolejnych kart na rękę. Przypuśćmy teraz, że mam 4 punkty siły. Po zagraniu tych kart pokonuję toksyczną wdowę. Od razu dociągam kartę, aby uzupełnić rynek. Następnie otrzymuję nagrodę za pokonanie tego potwora. W tym przypadku będzie to 3 punkty honoru. I każdy przeciwnik musi wybrać i zniszczyć jeden z kontrolowanych przez siebie konstruktów. I tutaj widzicie właśnie ten przykład, gdzie dany konstrukt może zniknąć z naszego pola gry. Po pokonaniu takiego potwora wędruje on na stos otchłani. Gra toczy się do momentu, aż z planszy znikną wszystkie punkty honoru,
a następnie gra jest dogrywana jeszcze do ostatniego gracza, aby każdy miał równe szanse na zwycięstwo. A punkty honoru możemy jeszcze dodatkowo dobierać z tych, które odrzuciliśmy wcześniej do pudełka. Pamiętajcie, że nasze odcinki lepiej się ogląda, jeżeli zostawicie polubienie. Bariera między światami się rozpada i zostaliśmy zaatakowani przez upadłego boga Samaela oraz jego armię. Jesteśmy legendarnymi wojownikami i tylko my możemy ocalić nasze królestwo. Ten z nas, który zbierze najwięcej honoru, zostanie wiekuistym mistrzem i będzie mógł poprowadzić swoją armię przeciwko ciemności. A wśród tych legendarnych wojowników mamy Sir Kubę Lancelota. Tak, to właśnie oraz... ja. Oraz Don Vitale, wiecie. Don Vito Galahad. To ja. A jaki pseudonim ty sobie wybrałeś na dzisiaj? No właśnie nie wybrałem, powinniście mi jakiś wybrać, bo ja wybrałem dla was coś tutaj właśnie takiego specjalnego, a ja jestem bez pseudonimu. Skoro mamy dwóch rycerzy, to brakuje nam królewny. Proponuję, żeby był król. Albo książę. O, księciunio. Księciunio. Dobra, to ja będę księciunio Argo. I teraz tak, mamy przygotowane nasze talie. Oczywiście sobie potasujmy teraz wszystko i dobierzmy 5 kart. Muszę. Musisz. A już sobie poukładałem karty. No właśnie, o to chodzi, żeby nie było oszukiwania. U nas nie ma ściemy, wszystko dzieje się prawie na żywo. Dobieramy 5 kart na naszą rękę, ale najpierw musimy wybrać kolejność. Kto będzie pierwszym graczem? Mamy tutaj przygotowane 3 karty. Jedna z nich jest kartą siły, czyli będzie kartą ciężkiej piechoty. Ten, który wybierze właśnie ciężką piechotę, ten będzie pierwszym graczem. A później gramy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To będzie Wicia, to będę ja, to będzie Kuba. Zaczynamy. Już. O, dobra. Kuba jest pierwszy. Kuba będzie pierwszy. Te karty wracają na swoje miejsce. Oj. Tak, 2 razy mistyk. Ksywa księciunio zobowiązuje. To ja ochronię moje królestwo i zostanę wiekuistym mistrzem. No i czas rozłożyć nasz rynek. Co tam na ryneczku dzisiaj będzie? Co tam na ryneczku? Pierwszy potwór, błąd stworzenia, nowicjusz mechany, zakonnik reaktora, brzmi poważnie, tablica dziejów, wiedźma, muchołówka. Muchołówka. Muchołówka, Jesus. Działo z Hedronu. Kurczę, co to za kombinacje? Jesteś rycerze, czarodzieje, jakieś działa. No rzeczywiście, bardzo dużo się w tej grze dzieje, jeżeli chodzi o taki miszmasz różnych, że tak powiem, światów. No to co, wszystko mamy przygotowane. Ruszamy w przygodę. Powiedziałem, co trzeba. Czas wyruszyć w przygodę, zdobyć jak najwięcej punktów honoru. Zobaczmy, komu się to uda. I jesteśmy już przy stole. Zaczynamy tą grę. O ile dobrze pamiętam, to ja wylosowałem czerwoną kartę, tak, więc zaczynam. Jesteś pierwszym graczem, no my już dobraliśmy po 5 kart. Dobieram sobie 5 kart i no co? Już patrz, co masz tam na swojej ręce. I ruszamy w przygodę. Chcę zobaczyć, co on zrobi. No ale już możesz patrzeć, odmyślać strategię. Ja już wszystko mam do przodu. Czyli już wiesz, jakie karty wyciągnąłeś. Tak. Niby walczymy razem przeciwko siłom ciemności, ale coś widzę, że ten Wicia taki dzisiaj niemrawy, chyba zszedł mu już energetyk, dlatego widzę tutaj swoją dużą szansę na zwycięstwo. Wszystko wiadomo, więc ja mam 5 kartów uczni. Co? 5 kartów uczni? Mam 5 kart uczniów. Już lepiej to widzę. Każdy z nich daje mi jedną runę. Więc mam 5 run do wykorzystania, wykorzystuję te 5 run. Aby zdobyć wiedźmę muchołówkę. Dobrze, dodajemy kartę. Tak, dodajemy kartę, ona ląduje tu. Dobieram nowych 5 kart. I koniec mojej rundy. Księciunio, twoja kolej. Księciunio, zobacz, wilcza szamanka. Ostatnio chyba często uczestniczyła w naszej grze. Bardzo fajna karta. Bardzo fajna karta, bardzo mi się ona podoba, dlatego mam swoich 5 run i wykorzystuję tak. 3 na zakup szamanki, idzie od razu na 100 kart odrzuconych. Dokładamy kartę. Coś ciekawego. Bohater, nowicjusz mechany. Nowicjusz, to ja. Nowicjusz mechany, czyli tak, wydałem 3. Nowicjuś. Zostały mi jeszcze 2 interesujące. No powiedzmy, że wezmę wtedy tę kartę i został mi jeszcze 1. Wykorzystam na to. Rynek przemieszany i wszystkie karty odrzucę. Nie ma tu żadnego konstruktu i dobieram 5 nowych kart. Zupełnie przypadkiem dokładnie tyle ci zostało. Tyle mi zostało, idealnie. Cóż za zbieg okoliczności. Don Vitale. Zebraliście wszystkie dobre karty, tak? Ale pojawiły się inne, lepsze.
ten mi zabrał kartę, ten mi zabrał kartę i nie ma dobrej karty, nic nie mogę zbudować. Jest tutaj wiele możliwości. No, mam zbrojna banda i 4 uczniów. Dobra, 4 runy. Wezmę 4 runy. Za 4 runy mam, wezmę. Kto to jest? Zakonnik reaktora, razu uzupełniamy. Dokładnie, dziękuję. To jest bohater. To jest bohater. Jednym atakiem wiele nie zdziałasz. Tak, jednym atakiem nic nie zrobię, to idzie na stos kart odrzuconych. Chyba zrobię to w taki sposób. A, biorę 5 kart, tak. No dobra, to wykorzystuję 2 runy, aby pobrać sobie z rynku bohaterkę, kolczasta zaklinaczka. Ona od razu ląduje tu. Tak. Co masz jeszcze? Jeszcze jedną runę, żeby pobrać sobie tą bohaterkę. I 2 ataki. Atakuję kultystę. Dostaję 1 punkt honoru. No proszę. Pula honoru, worek z honorem. Wszystkie karty lądują tu, żeby móc pobrać nowych 5. Resetujemy talię. Raz, 2, 3, 4, 5. No dobrze, ja mam tak. Zagrywam 3 runy i 2 siły. To tak, za 3 runy kupię sobie Gwiazdę Cienia. Jest to konstrukt, idzie na stos kart odrzuconych. I teraz mam 2 siły, atakuję kultystę. Dostaję 1 honoru. I wszystkie karty spadają i sobie przetasuję, dobieram 5 witek. Ale źle zaczynam grać. Mam 4 runy. Oczywiście tutaj nic nie ma. No nie ma. No i pięknie. No dobra, to ja co? Wezmę wtedy 5. 4 mam, czyli 2 ciężkie piechoty. Mhm. Jeden ataku, nic nie zrobisz. Dokładnie, tak Kuba. Jak mówisz. Wiedźma Muchówka, otrzymujesz 2 punkty honoru. Rozkręcasz nam się. Rozkręcam się, dobierz jedną kartę. Dobieram jedną kartę. Następna bohaterka, może z tej strony. Kolczasta zaklinaczka. Otrzymujesz 1 punkt ataku, dobierz jedną kartę. Tak konkretnie to jest 1 punkt siły, Kuba. 1 punkt siły, dobrze. Przepraszam. Żebyś tutaj poprawny. Ale ja tu tego mam, zobaczcie. I mogę dobrać jeszcze jedną kartę. Ten to się rozkręca, co? Nie dość, że najbardziej honorowy. Pierwszy chodzi, wszystkie dobre karty zebrał i jeszcze tak. Patrz. No jak na razie, no, los ci sprzyja. Najlepszy wojowniku. Czy to jest moment na pierwszą planszę One Hour Later? Nie. 1, 2, 3, 4, 5 run zagrywam i pobieram sobie jednego mistyka i jedną ciężką piechotę. No bardzo ciekawe. To ląduje tu, to zużyte ląduje tu. Bohaterowie, się bohaterki. 3 bohaterki, zużyte tu. Bohaterki. I pobieram nowych. 5 kart. Dobrze, to ja od razu zagrywam Wilczą Szamankę. Jest to bohaterka, otrzymuję jedną runę oraz dobieram kartę. No to od razu i tak zagram wszystko, czyli mam jedną runę, druga runa plus jedna siła, trzecia, czwarta, piąta, 6 run i jedna siła. Za 6 run już mogę coś sobie kupić fajnego, widzę. Aj, to jest za 7. Za 7. Emrys Otchłani wygląda obiecująco. Wygląda obiecująco, dlatego też go wezmę, niech będzie. Za 6. Jest to bohater. Od razu ląduje na stos kart odrzuconych. Tu sobie będę to trzymał. Uzupełniam rynek i ile miałem ataku? 1, czyli również nic nie zrobię. Dobra, wszystko na stos kart odrzuconych. Dobieram 5 kart, witek. No dobra. Mam 3 siły i 3 runy. Atakuję Mefita. Uzupełniamy rynek. Otrzymujesz 2 honoru, proszę. Możesz usunąć jedną kartę z rzędu centralnego. Chyba, że ma napisane, że nie można jej usunąć, ale tutaj nie ma takiej karty. Usuwam tu. Dobra. Bo jest dobra. Uzupełniamy rynek. Ta karta wędruje tutaj. I gram ja. I coś jeszcze masz? A, ja przecież mogę je się kupić, dokładnie. 3 runy. Kupuję tu. Mam 2 runy i kupuję to. Czyli bohaterkę, dobra. Tak, nowiciuszka. I teraz ja.
Za dużo tutaj zrobić nie mogę, więc dwoma punktami siły atakuję kultystę. Zostaje jeden punkt honoru. I trzema runami wezmę sobie mistykę. Co ty tam pokażesz? I teraz ja. Raz, dwa, trzy, cztery i dwa. Czyli również za dużo nie zrobię. Biorę, kupuję mistyka i atakuję kultystę. Jeden punkt mi zostaje, ale go oczywiście tracę. No i tyle, proszę graj. Raz, dwa, trzy i tasuję talię. Juhu! Co zagrywasz? To znaczy, że mam dwa bohatery, trzy siły i mam raz, dwie. Tutaj napisane, że za następny konstrukt, który pozyskasz w tej turze, zapłacisz o jeden mniej. No, aha, czyli konstrukta mogę kupić o jeden taniej. A mam cztery runy. No to nie stać cię na żadnego. Nie stać mi na żadnego. Ale poczekaj, najpierw wtedy zaatakuję... Co to jakaś dusza? Udręczona dusza, uzupełniamy. O, i otrzymujesz proszę. Dwa, proszę. I dobierz kartę. Dobierz kartę. Mam... I znika w otchłani. Ale mam... dzisiaj robi za krupiera. Pięć. No. Ajajajaj, tam coś. Tyle pieniędzy. Dobra, czyli kupuję sobie tego konstrukta mechana i za niego płacę o jeden mniej. Czyli trzy zapłaciłem. I zostaje mi dwa. Za następny konstrukt, czyli na drugiego to już nie tak, działa. Tak, już kupiłeś. No to trudno, no to za dwójeczkę mogę tylko to zrobić. Zbierasz karty i Kuba. I lecę ja. Początek taki zbierania kart, ale po tym, co potem będzie się działo, nie? Co potem będzie się działo? To ja znowu dwa punkty siły atakuję kultystę, więc dostaję jeden punkt honoru. I za trzy runy. Pobiorę sobie tego konstrukta. Wszystko z mojej strony. Zagrywam konstrukt, raz na który otrzymujesz jeden siły, czyli będę miał dwa siły. Również nic nie zrobię, atakuję kultystę, otrzymuję jeden honoru. Z chęcią już bym ubił jakiegoś potwora, ale niestety mam za mało siły. No i co? No i mam trzy runy, kupuję sobie mistyka. I wszystko poza konstruktem leci na stos kart odrzuconych, 5 kart bicia. Jakoś za mocne tutaj za drugie karty, nie? Na tak, początku, tak. Że... Rzeczywiście się trafiło dosyć ciężkie. Że nie można... No ktoś to tak potasował, no. Kuba. To byłem ja. Mamy winnego. Tasowałem talię metodą tasowania, którą się nauczyłem grając w brydża, czyli... Tata mnie tego nauczył. Pozdrawiam, tata. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No ale teraz przez to mamy utrudniony start, bo rzeczywiście jest drogo. Nie każda gra musi być prosta od samego początku. To jest jakaś taka mądra sentencja, można powiedzieć. Dziękuję, ale ja chcę pomóc na początku, a nie tylko... Pablo Coelho. Odrzucać kartę. Kubo Coelho. No lipa, no co? No, zostaje mi tylko wziąć jednego mistyka i jedną ciężką piechotę. Ale masz trzy. A nie, nie to. Przepraszam. Jednego mistyka i ten uderzyć kultysty. No cóż, całkiem ciężki rynek trafił się na początku gry. Same karty o dużej wartości i ciężko będzie zbudować jakąś sensowną talię. Nowicjuszka Archy. Dobierz jedną kartę. Archy. I mam sześć run do wydania na zakupy na ryneczku. Coś ty tam namieszałeś sobie, na pewno masz za dobrze. Sześć, idealnie na to. To zjeżdża ze stołu. Tyran. Dobra, to ja od razu zagrywam. Również mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kupuję sobie Ascetę Wiecznego Oka, bohaterkę. Dorzucam kartę. Czyli mam jeden i jeden. I co, i nic nie zrobię. I to wszystko. No cóż, jak karty nie idą, to nie idą. To mi brakuje jednej siły, a tutaj jednej runy, aby uzyskać jakąś fajną kartę. Dobra. Otrzymuję jednej... Boże, zapomniałem. Honor. Otrzymuję jeden honor, także otrzymuję jedną runę. Czyli mam 5 run, zniżkę na konstruktora, konstrukta i dwie siły, czyli dwie siły
idzie w kultystę, otrzymuje jeden honor i zostaje mi 5. Za 5 mogę kupić... Co to jest? Konstrukt. O, wezmę go. Kolejny smok z Dragon Balla. Tyran Mórz. Tyran Mórz. Dwóch czyli tyranów mórz wszystko? Tak, tylko no to wszystko. To sobie poczytaj teraz, Kuba, robi? I gra leci dalej. Wiedźma, muchołówka. Oni nas atakują, nie możemy tutaj się zatrzymywać za długo. Trzeba zebrać talię, żeby móc ich tłuc. Trzeba cisnąć. Otrzymuję dwa punkty. Biorę i tłukę ich. Dwa punkty honoru. Ciach, ciach. I dobieram kartę. Muszę zresetować sobie talię, żeby móc ją dobrać. Bierz kartę. Karta dobrana. Co my tu teraz mamy? Kolczasta zaklinaczka, otrzymuje jeden punkt siły, dobierz jedną kartę. Nowicjuszka Archy, dobierz jedną kartę. Mhm. I teraz będziemy mogli coś tu zwojować. Stąd mam jeden punkt siły, plus dodatkowe dwa, plus dodatkowy jeden. To mamy cztery punkty siły, żeby zaatakować kogo? Albo toksyczna wdowa, albo błąd stworzenia. Dobrze, to atakuję. Tego potworka, błąd stworzenia, nagroda. Otrzymuję 4, wezmę sobie 5 i 1 zwrócę. Możesz usunąć jedną kartę z rzędu centralnego i możesz usunąć jedną kartę ze swojego stosu kart odrzuconych, którego aktualnie nie mam. Mm-hmm. I'm sorry. Jedną kartę z rzędu centralnego, ta jest droga. Myślę, że urozmaicimy trochę rozgrywkę. Pomagasz wyczyścić rynek? Żeby... Tak. O. I zostały mi 4 runy. I co ty kupisz? I co kupię za 4 runy? Wezmę sobie tą kartę, kupię za jedną runę. Zostają mi 3 runy. I za 3 runy wezmę sobie jedną ciężką piechotę i jeden run niewykorzystany. Brawo ty. I to wszystko ode mnie. Dobra, to teraz tak. Wilcza szamanka. Jedna runa i dobieram kartę. O, akurat jest karta. Co my tutaj mamy? Czyli tak, mój konstrukt daje mi jeden. On jest cały czas zagrany. Wilcza szamanka. To może z tej strony. Tutaj będę miał ataki. Zagrywam wszystko. Mega combo. I teraz tak. Mam run. 2, 3, 4 runy, czyli mógłbym tego, ale na razie runy sobie zostawię i mam 1, 2, 3, 7, 8 ataku. Mam 8 ataku. Siły. 8 siły, niech będzie. 8 jednego siły. Zabraknie, żeby dwóch skasować. 8 siły. No to powiedzmy, że jak ja wezmę 4... Aj, no rzeczywiście brakuje, nic tu już nie wykombinuję. Będziesz tłuc kultystę. Będę tłuc kultystę. Dlatego wezmę sobie, zaatakuję. Chociaż czekajcie. Tu mam ile? 4, tak? 1, 2, 3, 4. Możesz mieć jeszcze 7. Tak, widzę. Dobra, i tak też zrobię. Czyli atakuję tyrana wichrów. Dorzucamy kartę. Otrzymuję 3 honoru oraz 3 runy. Czyli teraz mam run 7. I za te 7 run kupuję sobie integrator z Hedronu. Jest to konstrukt. I idzie na stos kart odrzuconych. I zostało mi tego ataku bodajże, ile to było? 3. 1, 2, 3, 4, 7. Tak. Za 5 zostało mi 3, ale uzupełniamy kartę. Uzupełniamy kartę i mam 3 ataku, czyli jedynie zostaje kultysta. I sobie przy okazji wymienię. 5 oddaję. I biorę takiego dużego, pięknego czerwonego honora. Honora Maga Gregora. Medal of Honor. I dobra, i to wszystko ląduje. Widzicie. No dobra. Mam 3 ucznia i 3 siły. Czyli co, wezmę sobie to. To jest nowiciuszka. Tam 3, aj, fajna. Zostaje mi 2 runy, czyli wezmę sobie ciężką piechotę, 3 ataki, 3 siły, co? No nic, kultystę będziesz tłukł. Bijesz kultystę, nie ma innej opcji, tak? Czy nie chcesz? Możesz w ogóle nie bić. Biję kultystę. Znaczy ogólnie tak musisz, tak? Bo skoro wyłożyłeś kartę, to znaczy, że ją zagrałeś. Tak.
Także czasami nie ma co wystawiać wszystkich kart, nie? Że później jakieś... Oj, nie zauważyłem tej karty. Przykro, przykro. Proszę, mówiący głosem ziemi otrzymuje 3 dodatkowe runy do wykorzystania. 3 dodatkowe runy, więc Wicio coś tam zobaczył fajnego. Nie, nie zobaczyłem. Ja sobie wezmę runicznego likantropa. Akurat za te 3 runy, które dostałem. Co my tam mamy nowego? 2 siły, a co tam było? Możesz usunąć jedną kartę ze swojej ręki albo ze swojego. Dobrze. Kolejne 3 runy zagrywam i biorę sobie tą kartę. Jedyne co mi zostało to jedna siła, której nie mogę na nic wykorzystać, bo nie. Okej, okay. To teraz ja zagrywam 6. Ujo. 6 run, biorę cień czarnej straży. Zostaje tobie 3. Zostaje mi 3. Biorę nowicjuszkę. Zostało mi 2. Biorę kolczastą zaklinaczkę. Zostało mi 0. I mam 1 atak, nic nie zrobię, to wszystko. A, konstrukt zostaje. Idą te rundy, runda za rundą, a póki co punkty honoru... Stoją w miejscu. Stoją w miejscu. Honor jest ważny, każdy wojownik musi mieć honor. No dobra, no co? No chyba, że nie jesteś wojownikiem, to honor jest niepotrzebny. Ale my jesteśmy legendarnymi wojownikami. No ty jesteś księciunią. To też prawda. To my jesteśmy rycerzami. Nie byle jakim wojownikiem. Księciunią tutaj. No co tam, co tam? Co tam, co tam? One zagrywam nowiciuszku. 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 Możesz usunąć jedną kartę ze swojej ręki lub ze stosu odrzuconych. No z ręki odrzucam. To zrobimy tutaj. W sensie odrzucasz czy usuwasz? Usunąć. Usunąć. To usuwasz, a to jest jaka karta? To no obok jakby do pudełka, tutaj, tak? Tak. Jakby do pudełka. I mam 3. Mam 3 runy. Za 3 runy ja mogę tylko zrobić... O, ja mogę sobie wziąć szamankę. No to bierz. I tą kartę nie zagrywam. I lecę ja. Buduję konstrukt, wiertnica drugiej generacji. Raz na turę, gdy zagrywasz konstrukt mechany, łącznie z tym, dobierz jedną kartę. Znowu mi się talia skończyła. Nie chwal się. Żalę się. Chciałbym spokojnie sobie zjeść. Dla nas to się chwalisz. Dla nas to się chwalisz. Tak to szybko idzie, że ci się talia kończy. Ojej. Tymczasem zobacz, dobierz jedną kartę. Wszystko dobieram. Dawaj jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 run. 3 runy. A to jest konstrukt. 3 runy. Pobieram sobie to. Za 2 biorę sobie ciężką piechotę. I ostatni, którego nie mogę wykorzystać. Konstrukt zostaje. Dobrze, to teraz ja zagrywam zbrojną bandę. Mam 2 ataku. Biję sobie kultystę za 1 talent. Honor. Za 1 honor. I mam 5 run, no i zbieram sobie ten konstrukt i to wszystko, Witek. Nie zaskoczę was, bo znowu mam 3 runy i 3 ataku. Plus otrzymuję siły. Jeśli ty masz siłę, to chyba minus 2, ale... Ja mam wewnątrz plus 10. Biorę jednego... Siła serca. Co bierzesz jednego? Jeden honor. Honor. Jeden honor bierzesz. Zapominam. Jeden honor znowu i mam... energetyk. Za szybko wypiłeś i za szybko... Za dużo energetyków. Tak. Kurde, to jest nieciekawe. No, biorę jednego mistyka i tłucę kultystę. I co dalej? I tyle. I tyle. No to teraz. To teraz ja. Za dużo mnie tu nie stać. Raz, 2, 3, 4 runy. Kupuję sobie tą kartę. Krupier zaspał. O, wiesz, że jakiś potwór. Udręczona dusza za 3. I za 2 punkty siły atakuję kultystę. Ciach. No to teraz ja. Pierwsza moja karta to będzie Asceta Wiecznego Oka, bohaterka. Dobieram 2 karty. No i teraz zobaczmy, co mi one dadzą. Ale pierwsze co, to zagram sobie konstrukt, integrator z Hedronu. Możesz traktować wszystkie konstrukty jako konstrukty mechany. Uch ty. I teraz dalej. Czyli tak, ten konstrukt daje mi 1 do siły, 2 do siły, 3 do siły, 4, 8, 8 siły, 8 siły i 3 runy. 8 siły, 8 siły.
Osiem siły. Ile tej siły masz? 8. Macie jakieś konstrukty, ty masz 1, co ci daje? Dobierz jedną kartę, no proszę. No ciekawe. No to ja sobie tak zagram. Nagroda otrzymuje 3. Otrzymuje 3. Każdy przeciwnik musi wybrać i zniszczyć jeden z kontrolowanych przez siebie konstruktów. Zniszczyć, czyli na 100 kart odrzuconych, nie usunąć. Zniszczyłeś gry. Mój konstrukt. Dokładnie. Rozumiesz, czym to, i jakie teraz, konsekwencje to przyniesie? No, zobaczymy, ja się dopiero rozkręcam. Czyli ile ja wydałem? 4. Zostało mi 4. Zostało mi 4. No to sobie wezmę tą udręczoną duszę. Uzupełniamy. Otrzymuję 2. I dobieram kartę. To od razu ją zagram, ponieważ szamanka daje mi, że dobieram kartę. To muszę potasować. Takie automaty do tasowania by się przydały, nie? Dobieram kartę i też od razu to zagram. Ile ja wydałem? 7. Tak? A miałeś 8. A miałeś 8. Zostało ci 1. Zostało ci 1. Aha, bo to jest ten, dobra. Dobrałem kartę, go odkładamy. Został mi 1, nic nie zrobię, ale teraz liczymy kasę. 3, 4, 5. Kasę. 6. 6 hajsu. 6 hajsu. Run, jesteśmy w mitycznym świecie. To nie kasyno, chociażby są karty, tak jakby kości. To za 6 biorę sobie tego bohatera, uzupełniamy, zostało mi 2. No i biorę ciężką piechotę, to wszystko odrzucam. Możecie grać. Konstrukty zostają. Zrobię wymianę. No, oddaję 5. Biorę duży. No ja też podmienię. 1, 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mam 4 siły. Uderzę w tego błędnego stworzenia. Co ja mam? 4. Za 1. O, tak jest. I możesz usunąć jedną kartę z rzędu centralnego i możesz usunąć jedną kartę ze swojego stosu kart odrzucam. Ze stosu odrzucam. I stąd możesz. Nie będę. I mam 3. Za 3 nic nie kupię oprócz mistyka. To lecę. Mówiący głosem ziemi dostaje 3 runy. Nowicjuszka Czcicieli Życia dostaje jedną runę i jeden punkt honoru, który od razu sobie wezmę. Runiczny Likantrop otrzymuje 3 runy i dodatkowo wsparcie. Jeżeli zagrasz albo zagrałeś w tej turze bohatera Czcicieli Życia, otrzymujesz 2 ataku. Zagrałem, więc dostaję dodatkowe 2 ataku. To będzie combo. Mega combo. Cień Czarnej Straży. Otrzymujesz 2 siły. Możesz usunąć jedną kartę ze swojej ręki albo ze swojego stosu kart odrzuconych. Ze stosu kart odrzuconych wyrzucę sobie ucznia. To mamy zrobione. I teraz mamy do wykorzystania 3, 4, 5, 6 run. I w sumie 2, 3, 4, 5 ataku. I co to zrobisz? Za 5 siły. Za 5 siły. Pokonam tyrana mórz. 5 punktów honoru trafia do mnie. Każdy przeciwnik, który kontroluje więcej niż jeden konstrukt, musi zniszczyć wszystkie konstrukty, które kontroluje, oprócz jednego. Jest dziwnie napisane. Dobra, siłę mam już wykorzystaną. Teraz lecimy z runami, których mam 6. 4. Wybieram sobie tą kartę. Odświeżamy. Zostały mi 2. Ciężka piechota. Kolczasta zaklinaczka. Bohaterka. Dobieram kartę i mam 1 siłę. Nowicjusz sług otchłani. Otrzymuję jedną runę. Mogę usunąć jedną kartę ze swojej ręki albo ze swojego stosu kart odrzuconych. Usuwam jednego ucznia. Oj, Kuba. Tak, proszę, przepraszam. Sprzątać. Usuwam jednego ucznia, czyli mam 2, 3, 4, 5 run i 2 ataku. 5 run. Księciuniu, co zrobisz ze swoimi 5 runami? No bardzo dobre pytanie. Może nie rób nic, odłóż kartę na stos kart odrzuconych. Wezmę sobie berło, bo jestem księciuniem, czyli prawie królem. A do czego to berło będzie służyć? No, do mieszania w kotle? Do czyszczenia kibla. Dobra, biorę sobie to, czyli zostało mi 1. To nic nie zrobię, ale to mam 2 ataku. Dobierz kartę.
Dwa ataku i atakuję sobie kultystę i to wszystko. Każdy miał swój przydomek, my byliśmy rycerzami, Arek był księciuniem, dostał swoje berło. Co mu po tym berle, jak i tak karty są słabe. Graj. Jedziesz, Witek. Muzyka, graj. Jest tutaj jakiś konstrukt? Jest. Ja sobie przygotuję talię, bo widzę, że będzie mi potrzebna. I to tak, na razie to to. Mam raz, dwa, cztery, sześć. Sześć run i zniżkę jedną runę na konstruktora. Jakiegoś konkretnego czy dowolnego? Dowolnego. Następny konstrukt. Widzę tutaj tylko jednego, no to wydaję cztery na niego. Miałem sześć i za dwie. No, zostaje mi tylko ciężką piechotę kupić. Dobra. Kuba. Nie. I teraz zagrywam taką kartę. Możesz usunąć ten konstrukt, aby po tej turze rozegrać dodatkową turę. Czyli rozumiem, robię kolejny ruch. Teraz go stawiasz i w następnej rundzie możesz go usunąć, żeby mieć dwa ruchy, tak? No czy można w tej samej rundzie go postawić i usunąć? No nawet jak go zagrałem, no to mogę go usunąć. No on go zagrał i teraz aktywuje tę akcję. Usuwasz i grasz jeszcze jedno. Dawaj, dawaj. Aby było siedem. Aby było siedem. Siedem aby czego? Nie mogę ci powiedzieć. Dzisiaj nie mam szczęścia. Dobra, mam 5 siły i 3 runy. Za 5 siły uderzam w tyrana. No i konstrukty niszczymy poza jednym, nikt nie ma. Tak, i mam 3. Za 3 otrzymuję Mystic. Już to wszystko? Teraz nie masz ukrytej karty w rękawie? Nie, ja nie ukrywam, powiedziałem, że zagram później. Powiedziałeś to wszystko, a nagle jeszcze kartę wyrzucasz. Kuba. Lecę. Wiedźma Muchołówka. Dwa punkty honoru dla mnie. Dobierz kartę. Kolczasta Zaklinaczka. Otrzymujesz jeden punkt siły. Dobierz kartę. Czy coś jeszcze chciałem zagrać? Nie. Czyli mam punkt siły jeden. W sumie mam trzy punkty siły. W zasadzie dają to samo. Kasujemy tego gościa. Dwa punkty honoru trafiają na mnie. Możesz usunąć jedną kartę z rzędu centralnego. Weź jednego potwora dużego wyrzuć. Ta jest za dobra. I dalej gramy. Zostały mi jeden, raz, dwa, trzy, cztery. Jedna runa. To trafia do mnie. Poproszę o kartę odświeżyć. Dam radę. Druga runa. Nie wiem. Też po jednym. Wezmę sobie tego gościa. Cztery. No, brakuje mi troszkę. Ile masz? Dwa plus jeden. Dwa. Biorę sobie ciężką piechotę. Został mi jeden ataku, którego na nic nie wykorzystam. Koniec mojej rundy. Proszę, księciuniu. Księciuniu. Dziękuję, Sir Kuba Lancelot. Sir Lancelot. Pierwsze moje zagranie to będzie konstrukt. Raz na turę otrzymuję jedną runę. Mogę ją wydać tylko na pozyskanie konstruktu mechany. Kolejna sprawa to będzie zagrany cień czarnej straży, bohater. Otrzymuję dwa ataku i mogę usunąć jedną kartę z ręki albo ze stosu kart odrzuconych. Czekaj, usuwam. Poprawiasz mnie zawsze, ja też to zrobię dwa punkty siły. Nie poprawiam cię zawsze, bym musiał poprawiać cię co turę tak naprawdę. Dlatego nie poprawiam cię już. Oj, dzisiaj jesteśmy dla siebie niemili. Już cię nie poprawiam. Dziś sobie dogryzamy. Dziś jest... Zamiast siła to atak, zamiast honor to talent, czy też kryształ, a idź pan w... Czyli zostało mi Wredota. 4. Nienawiść. 4 i 3. No tak, 4 oczywiście. Jednego zabrakło. Zło. I 3 ataku, czyli siłą. Czyli atakuje, czyli siłą bije Mefita. Mifit, taki trochę jakby na siłowni chodził gościu. My otrzymuje 2. I mogę usunąć coś z rzędu centralnego. Usuwam tkaczkę. Usuwam tkaczkę, tu wziąłem już chyba, tak? Ten honor wziąłem. Czyli tak. Za 3 go zaatakowałem. Wziąłem honor czy nie? Chyba wziąłem. Dobra, niech będzie, że wziąłem. Jak przegram o 2, to znaczy, że nie wziąłem. Sprawdzisz to na kamerach i zrobisz update w komentarzu. I zrobię update. 4. I teraz mogę wydać 4.
Możesz wydać 4. Ile możesz wydać? Myślę, że mogę wydać 4, a nawet jak byłby konstrukt. 5 na konstruktora, konstrukta mechana. Kupuję sobie golema. I to wszystko. Berło. Berło. Też możesz być czyścicielem kibli. Też możesz być. Polecam. Raz, dwa. Es, wymienię drobne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak niesprawiedliwie wszystko. Dobra, mam 3 runy i 4 siły. Uderzam 2 razy w kultystę. Zrobię to tak, nie? 3 oddaję, 5 biorę, żeby po tym... To by się zgadzało. ...liczyć. I ten, zostaje mi 3, biorę Mystic. Nowicjuszka Archy. Dobierz kartę. Runiczny Likantrop. Otrzymuje 2 runy. I wsparcie, ale nie zagram więcej kart, więc wsparcia nie będzie, więc mamy 2 runy plus dodatkowe 2 runy, żeby za 4 runy wziąć sobie pogromcę demonów. I nic więcej nie zrobię, bo mam jednego runa i jeden atak. To ja zagrywam konstrukt. Raz na turę otrzymujesz 1 ataku, raz na turę możesz wydać 4 runy, aby otrzymać 3 honoru. Kolejny konstrukt, że wszystkie konstrukty są traktowane jako konstrukt mechany. Czyli to, co mi zostało, mam teraz 2 ataku, 3 ataku i mam 3 runy. 3 ataku i 3 runy. No to najpierw sobie wykupię bibliotekarkę świątyni. Została mi 1 runa. Została mi 1 runa i 3 ataku, czyli jeszcze atakuję kultystę, Witek, graj. Graj. Witek, graj. 1 hour later. No dobra. Pierwsza idzie bohaterka szamanka. Otrzymuje 1 runę i dobierz kartę. Dobra. Weźmiemy je, uruchomimy je tego konstrukta. Raz na turę, gdy pozyskujesz konstrukta mechana, możesz wziąć go na rękę. Ile ja mam run? Mam 1, 2, 4, 5, 6. Kurka. No dobra, czyli jeżeli ja biorę tego konstrukta mechana, ja biorę go od razu na rękę. Tak. I od razu go zagrywam, czyli mam jeszcze 2 tych, 2 runy, za 2 runy. Ale możesz je wydać tylko na konstrukt mechanik. Aha, czyli okej, okay, ich nie otrzymuję. No i tyle, i mam tylko wsparcie jeszcze na tego smocza paszcza, że raz natury, jeśli zagrawasz bohaterkę cicieli życia, to... Jeszcze raz. Cicieli. Niech będzie. Cicieli? A czy ma kolejność, ważność jest kolejności, kiedy to było zagrywane? Raz na turę, jeśli zagrałeś, a ja zagrałem. Otrzymuję jednego... białego kryształa. Jednego białego honora, kryształa. Honora. Przypomniałem honora McGregora. To mogę grać? Możesz grać. Choć coś, choć minimalne jakieś combo było. Wiertnica drugiej generacji. Raz na turę, gdy zagrywasz konstrukt mechany, łącznie z tym dobierz jedną kartę. I tak się składa, że mam drugą wiertnicę. Także powtarzam dobranie karty. Mówiący głosem ziemi. 3 runy, 4 runy, 6 run. Za 6 run wezmę sobie tego bohatera. I za 4 ataku 2 razy uderzam kultystę. Zaczynamy grę, każdy ma 10 kart, 5 bierze do ręki. Mając już solidny stosik kart do wylosowania, jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy słabą kartę. No i tak właśnie było przy mojej grze. Strasznie mi to nie szło. Otrzymujesz jedną runę, mogę usunąć kartę z ręki albo ze stosu kart odrzuconych. Usuwam ucznia. Zagrywam kolejne 3 runy, czyli mam 1, 2, 3, 4. I teraz... No jest konstrukt mechany. Ołtarz zegarmistrza. No niby jest. Ale możesz wszystkie konstrukty traktować jako mechane. Tak. Ale jesteś jeszcze tam, jest konstrukt jeszcze jakiś. No to też już taki posiadam i... No poza jeden ataku to mi nic nie da. To też tylko na pozyskiwanie konstruktu to też... Dobra, te 2 ataku, no to wykorzystuję na kultystę. Chciałem ci podkreślić. Ty, pilnuj, bo on tam podbierał cię trochę. Nieładnie. Masz 4, co zrobisz? 4 i mogę kupić albo to,
Albo mogę kupić coś ciekawego. A kupuję sobie druida kamiennego kręgu za 4. I to jeszcze nie wszystko. No ale no niestety, oczywiście zawsze coś brakuje albo nie wychodzi. Pokonuję sobie potwora o koszcie 4. No jest liczba pojedyncza, no to wtedy raz na to wychodzi. To wszystko. Karta mi nie leży dzisiaj. Otrzymuję jedną runę i jedną... ten kryształek. Honor. Honor. Drugą runę. Nie masz honoru. 4 runy. 6 run. I konstrukta, obojętnie którego, kupuję o 1 mniej. Czyli 6. Ja mam, czekaj, mam 6. 7, czyli o 1 mniej mogę kupić. I 2 siły uderzam w potwora. To jadę. Nowicjuszka czcicieli życia. Otrzymuję jedną runę i jeden punkt honoru. Otrzymuję 2 siły. Mogę usunąć jedną kartę ze swojej ręki albo ze stosu kart odrzuconych. Usuniemy sobie stąd ucznia, ale nadal mam 2 siły. Plus dodatkowe 2 siły daje mi 4 siły, więc 2 razy atakuję kultystę. Też muszę zmarnować to samo, co Arek, ty zmarnowałeś. Pokonaj za darmo potwora o koszcie 4 albo mniejszym. Kultysta. Kultysta. I jedna runa, która nic mi nie daje. Księciunio. Księciunio. Wkraczasz do akcji. Księciunio wkracza do akcji. Pierwsze, co robię, to dobieram jedną kartę dzięki mojej szamance. Drugie, co robię, otrzymuję 2 siły i usuwam kartę z odrzuconych. Będzie to uczeń. No i co? Kolejne, co robię, no to chyba wszystko już zagram, bo to i tak wszystko mi się pewnie przyda. Te konstrukty mi są nieprzydatne, czyli to będzie tak. 2 siły, 4 siły, 5, 6 siły, 10 siły, 10 siły i 2, 3 i 3 runy. Wow. 10 siły i 3 runy. Po pierwsze, 10 siły i 3 runy. Pokonuję Xerona. Książę, no to jest idealnie do mnie. Książę kłamstw. Otrzymuję 4. Kolczuszku ty. Otrzymuję 4 i weź po jednej losowej karcie z ręki każdego z przeciwników i dodaj te karty do swojej ręki. Proszę zrobić sobie wachlarz. Gdzie trzymasz najmocniejsze karty? Jeżeli ją wyciągniesz, to się pakuję i idę do domu. A co to było? A ty. Dobrze, i dodaję je do swojej ręki. No to od razu je zagrywam. A. Dobieram kartę. I mam jeszcze 2 ataku. Czyli tak, miałem 10, zostało mi 4. Czyli ta karta spada. Zostało mi 4 plus 2, czyli mam 6 ataku jeszcze. Mam 6 ataku. No to od razu... Lecisz z tyranem ziemi. Od razu pokonuję tyrana ziemi. 6 ataku. Czyli już mam 0 ataku. Otrzymuję 5. I dobieram i dwie karty. Czyli mam 0 ataku. 0 ataku. Ja się tu odsunę z moimi konstruktami, bo zaraz tu wjedziesz na mój placyk. Mam 0 ataku, ale zagrywam kartę. Mam 1 atak i dobieram kartę. Czyli mam 3 ataku i dobieram 2 karty. 3 ataku i dobierasz 2 karty. Jedziesz z tym, jedziesz. To się dzieje. Musicie nie? mi pomóc. 3 no. ataku i dobieram 2 karty. Policzymy punkty run za chwilę. Czyli 5 ataku, 3 plus 2, 5 ataku i otrzymuję 1 za każdą frakcję wśród konstruktów, które kontrolujesz. Czyli 3. Raz, 2, 3. Otrzymuję 3 talenty, nie, 3 honory. 3 honoru i masz 5 ataku. Mam 5 ataku. O, no to idealnie. Idealnie, żeby skasować tyrana mu. 5 ataku, że... Ej, bardzo dobre kombo, to mi się zmieniamy podoba. Nazwę kanału na Argo wygrywa. Tyran mórz. Potwór, nagroda, otrzymuje 5, ale się obłowiłem. A wiecie, już patrzę i rzucę te karty. Każdy przeciwnik, który kontroluje więcej niż jeden konstrukt, musi wszystkie konstrukty poza jednym.
proszę odrzucić po jednym. Nie ma problemu. Mega combo. To jest mega turbo combo. Ono trwa, nie? Ono trwa. Ja odkładam karty. A tak, mam wyzerowany i zostały mi teraz runy, które muszę policzyć na nowo. Czyli tak, raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Sześć albo o jeden sobie obniżam konstrukt. No to mi się nie przyda. To też nie. No to co, no... Weźmiesz się... ascetę wiecznego oka? Asceta wiecznego oka, ładnie się na mnie patrzy tutaj. I elegancko. Ja nie chcę grać. No i elegancko. Muszę? Muszę przyznać, że jestem z siebie dumny. Taki kombos to się rzadko trafia. Argo przegina. Argo wygrywa. Ale ten księciunia odwalił. Prawie pół stosu swojego zagrał. Co on robi? Zagrał w jednej turze więcej kart, niż ja miałem w całym moim deku. No niesamowite combo. Mega combo. Mega mu to wyszło, nie? Najlepsze zagranie całej gry. Za takie mega combo to chyba powinienem dostać jakąś nagrodę od wydawcy. No, muszę przyznać, że to było naprawdę zacne combo. Dobrze ci się karty ułożyły, nie? Mówiłeś na początku, że karta ci nie leży, a tu wyłożyłeś tak, że... Trzy razy źle mi karta leżała. Wziąłeś to berło, wyczyściłeś brudny kibel i w końcu... I znalazłem karty lepsze. Przyczyściłeś dobrze. Jak to omawiają moi rodzice, jak gramy w karty? Umyj ręce, bo gówno rozdajesz. Kolejne dobre przysłowie z tego odcinka. Moje pytanie, czy my dobieramy piątą kartę, czy gramy z czterema? Jak? Zawsze masz pięć kart. No ale zabrałeś jedną. Zabrałeś nam po jednej karcie. Nie, nie dobieracie. To jest nawet w instrukcji dopisane, że gracie z czterema. No to gramy z czterema. Aż do następnej rundy, kiedy będziemy mogli pobrać znowu pięć. To jest właśnie to mega super combo, że jeszcze wam utrudniam. Czekajcie, bo to było tutaj napisane, to był, jak on miał? To był Xerox jakiś, tak? Tak. Xeron Książę. Już wam mówię. Jest nawet w faku. Często zadawane pytania. 1 hour later. Nie znajdzie tego. Przyśniła mu się ta zasada. Chociaż ostatnio mówiliśmy, że potrafimy wymyślać sobie nowe zasady. Co się dzieje z kartami uzyskanymi w ramach nagrody za pokonanie Xerona Księcia Kłamstw? Czy zachowuje je na stałe? Czy przeciwnicy dobierają po nowej karcie? Idealnie odpowiem na wasze pytanie, a wątpiliście w to, że przeczytałem instrukcję. Zamieniamy się w słuch. Uwaga! Gracz, który pokonał Xerona, czyli księciunio, bierze po jednej losowej karcie z ręki każdego z przeciwników i dodaje tę kartę do swojej ręki. Od tej chwili do końca rozgrywki są to jego karty i może je zagrywać w swojej turze. Gracze, którym zabrał karty, nie dobierają nowych kart. Macie cztery karty. Czy dobrałeś kartę? Nie dobrałem karty. Dobrałeś kartę? To dobrze. Nie oszukujecie, tylko się dopytujecie i proszę grajcie. Mega combo, super ekstra. Argo przegina. Argo przegina. No właśnie, bo mi przerywacie. Ja tu znam zasady i mi przerywacie. Mam raz. Otrzymuję jeden honor. Dobra, dobra, to już koniec gry. Raz, dwa, trzy, pięć. Uzyskać by jak najwięcej punktów, tak? No właśnie, został jeden honor. Kto zaczynał? Ja. Kupuję ołtarz zegarmistrza. I raz na turę, gdy pozyskujesz konstruktora mechanę, możesz wziąć go na rękę i zagrać. Czy to koniec twojej tury? Nie, muszę uzupełnić. Ale ty to miałeś chyba, tak? Że zdobywasz... Już zdobyłem. Aha. A możesz usunąć jedną kartę z kart odrzuconych. No dobrze, bo został... A nie mam. Został jeden honor, czyli teraz jak go Kuba weźmie... To ostatnia runda. Jeszcze gracie. Runiczny likantrop otrzymuje dwie runy. Zakonnik reaktora otrzymuje dwie runy. Czyli w sumie będę miał tych run... Pięć. Pięć? Aż tyle? Bo mam jeszcze jedno. Ale zrobię tak. Aktualnie mam cztery runy. Więc wezmę sobie tą kartę. Proszę tam dołożyć jedną nową. Jedna runa nic mi nie da. No i kończmy tą zabawę. Dwa strzały w kultystę. Dobrze, czyli ty już nie grasz, my gramy do końca i podliczamy punkty. No to teraz tak. Dobierz kartę, nowicjuszka Archy. Dobieram kartę. Ajajajajaj. No niestety, nic fajnego. Ale może jakoś jeszcze z tego wybrnę. 3, 4. Żeby mi chociaż na coś zostało. Czyli tu jeszcze honor jakiś zdobędę. Tu 4 honoru. Tu 2 honoru. Licz. Tam jeszcze są punkty do zdobycia. Do wyrwania. Są jeszcze punkty do zdobycia, ponieważ mimo, że tutaj nie ma pól honoru,
znaczy nie ma honoru w puli honoru, to i tak możemy dobierać spoza. Także jeszcze coś można wyrwać. Dobra, można to... dobierać spoza? Możemy dobrać spoza. Jeżeli ale tylko skończyliśmy... na ostatniej tej, tak, tylko my już możemy. Czyli tak, odrzuć jedną kartę, jeśli to zrobisz, dobierz dwie karty. I teraz, żebym dobrze odrzucił. Bo to jest za dwa, tylko żebym dobrze odrzucił. Zaczyna się kombinowanie. Odrzucam ucznia. Ale tu się dymi. Odrzucam ucznia i dobieram ile kart? Dwie karty. Reaktor się przegrzewa. Dobieram dwie karty, które coś mi dadzą, że dobieram kolejną kartę. O, no to już nie będę dobierał kart, ale teraz zagram wszystko, żeby to jakoś podliczyć i zdobyć ostateczne punkty. To już sobie może iść tutaj na bok. Tu będzie do ataku i teraz tak. Siła. 5 i 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proszę mnie nie oszukiwać. 7, 4, 5. 7 i 5. I teraz tak. No to najpierw może bym coś pokonał. 7 i 5. Idealnie na potworka za 4 i potworka za 3. Ale może coś fajnego też wyjść. Skasuj tego za 4. Zobacz, co wyjdzie. Albo skasuj tego za 3 i zobacz, nie, co wyjdzie. Nie, skasuję tego, ponieważ ma 4 aż punkty. O, zobacz. Pobierz sobie 4 punkty honoru spoza puli. Tak, to odrzucamy. Możesz usunąć jedną kartę z celu centralnego. Czyli zostały mi 3. Możesz usunąć. Może ci jakiś fajny potworek wejdzie za więcej punktów. Usunę to. Czekaj. Nie, muszę coś tutaj... Bo tego i tak nie wezmę. To tego usunę. Czyli co, zostały mi? 3. Zostały mi 3. No to biję tego potwora. Czyli 2 jeszcze poproszę. Czyli 3 musisz oddać, mało. Tylko nie do siebie. Co? Tylko nie do siebie. 4... 5. I co to za piąteczkę kupić, co mi jeszcze da jakieś punkty na koniec gry? Za piąteczkę, czyli tak, tu będzie 2, 1, 1, 1, tu jest po jednym. Może coś wyskoczy. Może coś za jeden jeszcze wyskoczy. No to jest chyba optymalne. Ja bym wziął dwójkę. Ile masz tych punktów? 5? Mam 5. Mega combo. 5 i obniżam 1, jeżeli jest to konstrukt mechany. Czyli kupuję sobie... wielki projekt, który mi da jeszcze 6 punktów. Dziękuję. Bardzo pięknie się ułożyło. Początek słaby, ale końcówka dobra, ale jeszcze... Sam Wicia, sobą grasz Wicia, cały może, czas i tyle. Ale zobacz, jaki ugrasz. Wicia jest zły, nie? Ostatnie wszystkie gry wygrywał, a tu już... Wszystkie. Tu już czuję porażkę. Mi się wydaje, no że tutaj wygrasz. Coś namieszaliście specjalnie, żeby przegrały. Może jeszcze wygrasz. Kto wie? Oszustwo. Totalne oszustwo. Kto wie? Dobierz jedną kartę. Wow, jaka karta. Wow, super. Postaraj się ugrać jak najlepiej. No jest jeszcze drugie miejsce do wygrania. Do ugrania. Dobra, mam 3 runy i 5 damage'u. Zniszczyć to tutaj, tak? Zniszczysz na odrzucone, tak. Usuwasz na otchłań. Dobra, no co tutaj? No dużo nie ma, nie ma, nie ma co. A nie, no może ja zrobię to wtedy taki sposób. Zabiję tego gościa. O, i nic. Otrzymujesz 2. Tak jest. I jedna runa. Czyli mam 4. Za 4. I jeszcze mi zostało 2. Za 2 tłucę kultystę. I mam 1, 2, 3, 4. Za potwora biorę tą kartę. I kończymy. No to co, przechodzimy do podsumowania punktów. Nie wiem, czy, znaczy na pewno wspomniałem to na samym początku, jak omawiałem zasady gry, ale to jest za 5, a to jest za 1. I teraz podliczamy wszystkie punkty honoru, które zebraliśmy oraz wszystkie punkty honoru na naszych wszystkich kartach. Za chwilę wracamy. One hour later. Każdy z nas podliczył swoje punkty. Może zacznijmy po kolei od pierwszego gracza. Kuba. 66. 66, 96, 67. No co ty dajesz? Ja myślałem, że ja totalnie w kosmosie jestem. Jednym punktem, widzisz, trzeba grać do końca, trzeba do końca walczyć. Tak jest. Tak, ja też trochę tych miałem.
96 punktów to myślę, że jest całkiem przyzwoity wynik. Napiszcie w komentarzu, ile wy zdobyliście najwięcej. No dobra, udało się wygrać elegancko. I to całkiem, muszę powiedzieć, że nieźle. Nie, no dobra, raz wygra. Nie mogę zawsze wygrywać, muszę kiedyś się przegrywać. Prawie stówka pękła. Napiszcie w komentarzu, czy jest to dobry wynik. No my nie wiemy. Czy jest to dobry wynik, czy często osiągacie wyniki około stówki. No to co, jakieś wyrażenia, panowie? Spoko gierka. Bardzo mi się podoba, bardzo ciekawe mechanizmy. Myślę, że zasługuje na wysoką ocenę. Tak, dołączam się do Kuby. Mega mi się spodobała. Może ono do kamery, do nagrywania nie super tam się nadaje, żeby wiesz, bo czytamy i tam może dla kogoś to nudno się okaże, ale jak grasz, te kombinacje fajnie mi się spodobało. Budowanie talii. Niestety mi nie poszło dzisiaj w budowanie talii, bo nie miałem fajnej karty, która pozwala tobie czyścić twoją talię, że ty usuwasz te wszystkie niepotrzebne jedyneczki. No to chyba Kuba fajnie zagrał, że ona była, a ją usunąłeś z tego rzędu kart. Ja to ją usunęłem, taką kartę, i oni tutaj chyba dalej były takie, jeszcze są karty. Ty miałeś chyba z 2-3. Trzeba utrudniać też życie innym graczom. No w końcu rywalizujemy. Walczymy o pierwszą pozycję. O bycie, jak oni to nazwali, wiekuistym mistrzem? No tak, Księciunio, ty już nie przeginaj z tymi przymiotnikami. Księciunio, wiekuisty mistrz, i mogę poprowadzić armię, aby wygrać z siłami ciemności. Argo przegina. I z upadłymi bogami. Tak to się robi. Za dzisiejszą grę mam wymówkę tylko jedną. Bardzo źle mi poszło na początku. Bardzo słabo zacząłem budować tą talię i przeszkadzali mi te jedyneczki. Nie miałem żadnej karty, która mogła mi czyścić tą talię. Witek nastawił się dziś na zwycięstwo. Kolejne z rzędu. Niestety, Arek przerwał jego serię zwycięstw. Takie jest życie. I tak myślę, że Witek oszukiwał. Od dzisiaj zarządzam więcej deckbuilderów na kanale. I wtedy to ja będę zawsze wygrywał. No cóż, zostałem wybrany, no co? No mógłbym wziąć was na moich giermków, ale myślę, że weźmiecie te berła i po prostu... Ja nie mam berła, musisz oddać mi swoje. Dasz nam berła i będziemy ciszyć kible. No i tak to skończmy. I tak wydaje mi się, że Witek oszukał. Wiedział, ile mam punktów i celowo mógł powiedzieć, że ma o jeden więcej. Nikt z tego nie sprawdził. Zazdrę się tych chłopaków, trochę widzę, szaleje. Kuba, to wszystko pomówienia. Jak nie, to trzeba było sprawdzać, a nie teraz, nagle tutaj, moim widzom, tak narzekasz na mnie. Nu, nie rób tak. A ja co? Dodam od siebie, że najprostszy możliwy mechanizm budowania talii, który po prostu bardzo dobrze działa. Gra się szybko i sprawnie, tłumaczysz zasady naprawdę w chwilę. No i przy okazji co? Ta edycja ma bardzo fajne ilustracje, bardzo mi się podobają, takie właśnie troszeczkę Magic the Gathering. No zresztą gra jest twórców, którzy kiedyś wygrali jakiś turniej i postanowili stworzyć swoją karciankę, dlatego wiele rzeczy może się takich mechanicznych powtarzać, ale naprawdę gra jest bardzo przyzwoita i myślę, że dostanie ode mnie również wysoką ocenę, ale to zobaczycie za chwilę. Ona jest dynamiczna przede wszystkim, nie? Że cały czas się dzieje, nie siedzisz tak w sumie, nie musisz długo siedzieć tak. I... No ja jestem ciekawy, czy po polsku Rebel wyda jeszcze jakieś dodatki. No pewnie wszystko zależy od tego, jak gra się przyjmie na polskim rynku. A czy się przyjmie? No tego nie wiemy. Nam się gra w każdym razie podoba i polecamy, żebyście sobie po prostu ją przetestowali. Bardzo chętnie zagrałbym w tą grę jeszcze raz i jeszcze raz, bo naprawdę wciągnęła mnie. Myślę, że warto poznać więcej kart stali, ponieważ w naszej rozgrywce doszliśmy może do połowy, więc mnóstwo kart jeszcze zostało, a tak przy piwku, przy chipsach, oczywiście jak już karty będą w pięknych koszulkach, żeby tłustymi paluchami nie ubabrać ich, myślę, że można spędzić wiele, wiele godzin grając w tą grę. Czekamy na dodatki w polskiej edycji. W pudełku jest jeszcze mnóstwo miejsca na dodatkowe karty, więc myślę, że gra jest bardzo rozwojowa. Mam nadzieję, że wydawca zadba o rozszerzenie w polskiej wersji tej gry, żebyśmy mogli spotkać się jeszcze raz i może zagrać w rozszerzoną wersję. W sumie nawet angielska edycja nie jest jakaś trudna do zrozumienia, ponieważ wszystko jest symbolami oznaczone, więc nawet jak się nie zna angielskiego, to patrząc po symbolu można szybko ogarnąć
co się dzieje. Tak, no, w sumie jest prawie powtarzalne tak jest na kartach, nie? Takie te... Słowa kluczowe się nauczyć i tyle, nie? Tak. Gra Ascension, jakkolwiek to się czyta, czwarta edycja. Bardzo fajna gra, prosta. Reguły można rozkminić naprawdę szybciutko. Po 10 minutach można już rozwinąć skrzydła i frunąć po talii. Rozgrywka jest dynamiczna, dużo się dzieje, nie ma nudy. Gierkę oceniam na 9 run na 10 możliwych. Czegoś mi tam jednak brakuje, troszkę jej brakuje do ideału, dlatego myślę, że taka ocena będzie idealna. Oceniam tą grę 9,5 na 10. Gra jest bardzo ciekawa, interesująca, dynamiczna. Co mi bardzo się podoba, że jest na tyle prosta, że każdy potrafi to ogarnąć. No i z tego wychodzi moja taka ocena. Trafiłem? W sumie w ocenie wszystko, co już miałem powiedzieć, to powiedziałem w czasie nagrania, ale teraz tylko to podsumuję tak, że dla mnie to jest 9 na 10. No nic, pozostaje tylko czekać na dodatki i miejmy nadzieję, że Rebel wydaje również po polsku, chociaż ta ilość wolnej przestrzeni w tym pudle dobrze wróży. Arek super, fajnie zagrał, gratulacje z wygraną. Ale cieszę się, że wygrałem o 1 punkt Kubę. Ha, ha, ha. No to co? Nie przeciągamy. Nie przeciągamy. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Tak, również dziękujemy. A jeżeli film Wam się podobał, zostawcie polubienie, oczywiście suba i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze i jak Wam nasza rozgrywka się podobała. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć. Pozdro. A jak już napiszecie w komentarzach, ile najwięcej punktów udało Wam się zdobyć, pamiętajcie, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ Witek zawsze będzie miał jeden punkt więcej niż Wy. Jesteśmy już przy stole. Uhuu. Dzięki, Kuba. Idź umyj ręce, bo gówno rozdajesz. Nagle tutaj moim widzom? Moim widzom? Kamerun? Strasznie wali po gałach. Dawaj. Ach, nie trzaska mi tak przy uchu. Serio? Witek oszukista. Ksywa księciunio zobowiązuje, to ja zostanę... Jeszcze raz. O, klapsa trzeba dać. Przepraszam, przepraszam. Woohoo!